Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhar, a dzisiaj wraz ze mną jest Tero. Siema. Nie skacz tak. I gramy sobie w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Chciałem przez chwilę powiedzieć Full Bars. Dobra Karim, co ona zrobiła? Pomogła ci. Ty, uderzyła cię, stary. Masz... Masz grubasem. Nawet nie trafi. No te twoje cienie to dużo nie zdziałają. No cholera, ty masz dobrych tych supportów. Patrz, patrz co moja Karin robi. Dobry, dobry. Grąży masz tu często. Super. Masz notkę. Ups. Ty też masz notkę. I masz kulkę. I masz... Ja nie wiem co są... Wszystko wykorzystam, jeb. Kurde, jak on ma krótkie te łapki. Kto ma krótkie łapki? Ten mój. Ikamaru. Co ty gadasz? Łapki jak łapki. Karin, weź go pociśnij, Boże. Lara. Super. Aj. Dobra, Jiraiya, wycofaj się, będziemy sobie na odległość walczyć. To jest pomysł. Dobra, nie wiem co zrobiłeś, ale spoko. Ja też nie wiem co zrobiłem, dlaczego jestem zielony? Ty, trafiła cię, Karin. No. Oho, przedobrzyłem. Przedobrzyłeś, ale ja nie wiem dlaczego jestem zielony, stary. Może co zrobił. O, w plecy z Rasengana. Nie. Porąbało cię. Nie. Powiem ci tylko tyle, Karin, ciśnij. No nie. Pozdro. To wszystko przez nią. Tak, na pewno. Zobacz, ty właśnie o tym mówię. To jest zupełnie co innego. No tutaj masz... Bo nie, to nie jest tak, że robi to Shikamaru sam, tylko że robi to teamowo. No tak, to jest ta kombinacja, ta tak, Inoshika. Tak, postaci. Tak. Dobra. Jiraiya, dasz radę. Jestem pewien, ja w ciebie wierzę. Nie, ale dlaczego na... Nie. Karin. Karin, pomóż. Nie. Spadaj mi z tymi cieniami. Dobra, zdychaj. A ta żaba to gdzie niby? Dobrze. Patrz. Ciśnij go. Nie. I no mnie dobiła. Dobra, biorę swoją ulubioną postać. Jedną z ulubionych postaci. Dobra. Tak ty już z takiej grubej rury pocisnąłeś. Już z ulubioną postacią mi wyskakujesz. To ja nie wiem co wybrać. Ej, tutaj jest ten Kabuto, który chyba był dostępny tylko... Być może, ja go jeszcze nie mam. Jak to? Chyba nie mam. Tak jeszcze nawet nie widziałem w grze. O nie, samo mi wybrało. Samo mi wybrało. I nie mam jednego supporta. Dupa. Jeden support też jest dobry. Karin jest słaba. Chyba, że będzie mnie leczyć. Karin jest słaba. Chyba, że będzie mnie jakimś cudem leczyć. No chodź, Kankuro. Czy tutaj dalej jest tak, że jak kukiełki tak. Mnie biją, to ja się tepnę tak. Do ciebie? Chyba nie. O, nie no, bo w Full Barsie było tak, że jak ja się typałem przy kukiełkach, to... było strasznie wkurzające. Nie dało się grać wtedy tymi kukiełkami. Coś... Nie no, ja nie mam problemu akurat z tym. Coś twój Naruto jest słaby. Dobra, Karin, zrób coś, proszę cię. Super. Ja ci nie pozwolę podejść. Jak nie pozwolisz? Sam sobie podejdę. I patrz. Spróbuj. No, kukiełki leżą. Nie no, ja nie wierzę, że Madara przegrywa z tym, z Kankuro, przecież to... Dobra, nie muszę podchodzić. Naruto, zdychaj. Wszyscy zdychajcie tam. A to skąd? Karin, no, teraz coś zrób. Tak, licz na Karin bardziej. Czemu to do ciebie nie dolatuje? O, kukiełki dały mi przejść.
Dobra, Karin, Karin, proszę, teraz jesteś blisko. Tak, tak, Karin, bardzo. Ty, Karin, co nas zrobiła? Jest tak, tak, oberwała. Właśnie widzę, że... Okej. Dobra. Jest było. Może kiedyś trafi. Ciśnij. Nie. Badaj stąd. Właśnie, ja mam ten... Nie, ja pierdzielę. O. No, ty, nawet ten. Wszystko się zmieniło tutaj. Wiesz co, ja przypadkowo to aktywowałem, jeżeli mam być szczery. Ja nie sądziłem, że już mogę to aktywować. A, mu przewalone. Szkoda, że nie można wypadać z tych... Można, ale to już zabiera teraz... Teraz zabiera tylko trochę życia. Serio? Dziękuję. No nie, klikałem. Nie wierzę w to. I nie mów, że znowu mnie zabijesz czymś takim. Nie zabiję cię teraz. To trochę zostało ci życia. Dużo mi zostało, Karin, pomóż mi. Dezaktywowałeś mi to, ty mendo. Tak. Dobra, idealnie. Jak się boję... Nie! Idealnie, jak kukiełki leżały. Nie! Nie, nie, nie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Dobra, ciśnij, ciśnij, Madara, dasz radę, to jest tylko Kankuro. Nie wierzę, tak, Karin! Tak! Ja to nie wierzę! Byłeś na hita, dosłownie, Karin nic nie zrobiła. A bym się śmiała, jakby cię dobiła. Tak, ona. Zniszczę cię. Czekaj, potrzebuję hardcore'owych supportów. Karin. Ja też się zniszczę, stary. Jeszcze tryb przebudzenia. O, to będzie to. Moi drodzy, wy już widzicie, co ja wybrałem. Ero się zaraz dowie. Ty się bój. Ty też się bój, stary, jako że dwa razy trafiłem na tą samą postać. To teraz... Ta Starczy postać gigantów. Cię zmiażdży. Starczy gigantów. Będę cię napieprzał tym gazem pieprzowym. Tak, widzę, i Rukę. Kolejna nowa postać. Useless. Jaka useless? Pewnie zajebisty jest. Patrz, patrz, patrz na te ruchy, patrz, patrz. I proszę, stary, mi masz... Co ty mi zrobiłeś? Masz z gazu pieprzowego. Pozdro. Chcesz porozmawiać o fajnej postaci? Tak stoję, cholera, unikać tego czy nie unikać? Dobra. No Karin cię pociśnie. Masz z gazu pieprzowego. Jeszcze jakby ten gaz pieprzowy coś robił. Na pewno w to wejdę. Liczę na to. Zdychaj, zdychaj, zdychaj. Ja też nic nie widziałem przez chwilę. Dobra, wyłączamy ten tryb przebudzenia. Co ty tam tworzysz? Masz, Sasuke, zrób coś. Dziękuję. Pobił Naruto. Masz z gazu pieprzowego. Ty, patrz, do czegoś się przydaje ten gaz pieprzowy. Nie ma, nie ma. Nie, 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 nie. Ja nie wierzę. Jaki ty... To był fuks, stary, przyznaję, to był fuks. I gaz pieprzowy. Co ty zrobiłeś? Nie, 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 nie. To mnie rozwala. Sasuke? Nie, co ty, nie trafisz. Nie ma tak łatwo, gaz pieprzowy. Czyli co, w trybie przebudzenia mam tylko jedno jutsu? Możliwe. Nie, niemożliwe, na pewno jeszcze jakieś są. A nie mam, przytrzymaj.
Dobra, zaraz zobaczymy. Zaś się przebudzimy, Karin, jak ten... Jak ta Amanda da nam spokój. Nie, zostaw mnie. Nie wierzę, że tym trafiłeś. Czy ja będę teraz z guzem? Nie, zniknął. Myślałem, że będę z guzem na czole grać. Ty, ja myślałem, że tylko Madara tak ma, a tutaj okazuje się, że każdy. No nie, nie, nie. Ja nie wierzę, że przegram każdą walkę. To jest... Ty, laser. Widziałeś to? Tak, widziałem. To jest laser z gazu pieprzowego. Nie, no ja lamię w tą grę. Ale ty grałeś całą noc, Mando. Nie grałem. Nie. Ja spałem, poszedłem spać około 23. Serio? Serio. Dobra, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Mniej więcej pokazaliśmy wam, jak generalnie prezentuje się gra. A ja prezentuje się w dupę. Dobra, jeszcze będzie rewanż, jeszcze... Nie. No, i tak przegrasz. Nie ostatni raz ze sobą walczyliśmy, stary. Teraz miałeś przewagę. Tak. No lagi, tak, miałem chyba. Karin, stary, z gazem pieprzowym. Ja miałem lagi. A ja grałem Iruką. Dupa, Iruka był silny. Nie widziałeś, co on robił? Był strasznie silny. I zgubiłem wątek. A więc generalnie zaprezentowaliśmy, jak mniej więcej prezentuje się gra. Prezentuje się o wiele lepiej niż Full Bars. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Gra jest o wiele bardziej płynna od Full Barsta, to na pewno. Dużo więcej postaci, dużo więcej możliwości. Też będziemy chcieli postawić, personalizacja, wiemy jak. Personalizacja postaci. Cicho bądź. Będziemy chcieli przedstawić walki we czterech. Jeszcze dogadamy się z tą grą, zrozumiemy. Może wy wiecie już, jak to zrobić, więc powiedzcie nam, jeżeli będziecie w stanie. Tak. No i chyba tyle. Tak, jeszcze jedna rzecz z mojej strony. Ponieważ nagrałem Przygodę Ninja, czyli single playera, to o co prosiliście, z tym, że odcinek wyszedł 50-minutowy. Jest 50 minut odcinka, w którym praktycznie się wcale nie odzywam, ponieważ jest strasznie dużo filmików. Walk może było 3-4 przez te 50 minut, takich trwających około minutę. Przesadzasz, tych walk chyba było 7, z każdym członków... Nie z każdym. Akatsuków, tak. Nie z każdym, bo... Sasori, Kakuzu, Orochimaru, Deidara... 4. Nie, było jeszcze coś. Nie, bo... Dobra, nieważne. Było ich mało. Faktycznie. I tutaj pytanie do was, czy chcecie, bym wrzucał taki odcinek, gdzie jest masa filmików, których się nie odzywam, tylko po prostu oglądamy tak... Tak naprawdę fabuły. Film. Dla samej fabuły film. Która jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o te trzy tutaj takie... bardziej pod anime robione odcinki, to te trzy są dość ciekawe. Z czego w jednym w ogóle nie ma walk, ale to już jak myślicie. Tak, nie ma walk, jest ciekawa fabuła i nie ma spoilerów. To przede wszystkim nie ma spoilerów. Bo historia powstania Akatsuki nie jest żadnym tak naprawdę spoilerem, nawet dla osoby, która nie oglądała anime, a chce zacząć. Dobra. Jest takim nawet ciekawszym spojrzeniem, że tak powiem. Bo tego ogólnie w anime nie było, ani chyba nawet w mandze nie było. Na przykład to, tego, jak się w ogóle to połączyli z Tobim. No i jak na przykład Kakuzu doszedł do Akatsuków. Dobra, bo zaraz nam to gadanie dłużej wyjdzie niż sam odcinek, niż same walki. No dobra, więc trzymajcie się, moi drodzy, i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, czy też nie. Był ze mną Ero. No, trzymajcie się wszyscy. Trzymajcie się i hejos.